Cześć. W dzisiejszym materiale postaram się zgodnie z zapowiedzią opowiedzieć o tym, jak sensownie wydawać pieniądze na squasha, ale skupię się na aspektach zakupowych sprzętu. Co warto kupować, co trzeba kupić, czego nie warto, z czego zrezygnować, na czym się zastanowić. Gdzie nie oszczędzać, a gdzie wręcz przeciwnie, kupować jak najtaniej, albo nie kupować wcale. Oczywiście dzisiaj będę mówił o tym, jak ja to wszystko widzę, jak ja bym do tego podchodził. Dlatego zachęcam Was do zostawienia w komentarzach informacji o tym, czy macie podobne poglądy, czy inne. Może Waszym zdaniem gdzieś się mylę, albo coś robicie zupełnie inaczej, macie zupełnie podejście do tego. Zachęcam do dzielenia się takimi informacjami w komentarzach. Na pewno innym osobom, które się zastanawiają, spojrzenie z różnych stron pomoże w podjęciu właściwej decyzji albo zastanowieniu się, gdzie szukać za, gdzie szukać przeciw. Przejdę do właściwej treści dzisiejszego odcinka. Chciałem tylko poinformować, że w opisie tego filmu, jak i pozostałych filmów, znajdziecie link do mojego konta na Patronite. Zachęcam do wspierania kanału, to pomoże mi rozwijać się w sensie takim, że częściej publikować lepsze filmy, bądź zainwestować w zakupy jakiegoś sprzętu do squasha oczywiście, który na kanale będę mógł testować, dzielić się waszymi opiniami, po to, żebyście wy nie musieli w ciemno później kupować. Pierwszy sprzęt, który moim zdaniem należy kupić i nie należy na nim oszczędzać, to buty. Buty w squashu są bardzo ważne z wielu powodów, o których za chwilę powiem. Ale dlaczego buty, a nie rakieta? Ponieważ jeśli zaczynacie waszą przygodę ze squashem, albo nawet jeśli gracie w squasha, zawsze jest takie ryzyko, że coś się stanie i nie będziecie mogli w ogóle grać w squash, albo przez jakiś czas będziecie wyłączeni z grania w squasha. Buty z wami zostaną i wykorzystacie je do każdej innej aktywności, zarówno sportowej, jak i niesportowej. W ostateczności możecie je wykorzystać do tego, żeby chodzić w nich po mieście. A rakietę będziecie używać tylko na korcie, tylko do squasha, bo nawet do innego sportu się ona nie będzie nadawała. Więc jeśli rozstaniecie się ze squashem, rakieta wam zostanie jako bezużyteczna rzecz, którą być może uda wam się sprzedać, ale na pewno nie za takie pieniądze, za jakie ją kupiliście. A tak jak mówię, buty wykorzystacie zawsze. To patrząc od strony praktycznej. Buty to bardzo ważna rzecz na korcie, ponieważ zapobiegają kontuzjom. Dobre buty z nieślizgającą się podeszwą to gwarancja albo zwiększenie bezpieczeństwa waszego i również osoby, która jest z wami na korcie, ale przede wszystkim waszego. Dobra podeszwa nie będzie wam się ślizgała, przeciwdziałała będzie temu, że wpadniecie w jakiś niekontrolowany poślizg, a każdy niekontrolowany poślizg to jest ryzyko skręcenia, nadwyrężenia czegoś, ściągnięcia czy nawet zerwania sobie mięśni, ścięgien, czegokolwiek, co spowoduje kontuzję i wykluczy was nie tylko ze squasha, ale również z aktywności fizycznych, może powodować dyskomfort w życiu codziennym, nie mówiąc już o poważnych urazach, które będą się za wami ciągły przez całe życie. Dlatego dobre buty to podstawa z podeszwą, która nie będzie się ślizgała. Kupując buty, warto zwrócić uwagę na to, żeby to były buty z dobrą amortyzacją. Chodzi o to, żeby dobre buty amortyzowały potencjalne przeciążenie. Jeżeli nie domagacie mięśniowo, nie macie wypracowanych właściwie mięśni, to może się zdarzyć tak, że to wasze kości, stawy będą przejmowały część obciążeń. To nie jest zdrowe, to nie jest dobre, to może prowadzić do kontuzji. Ale temu pomogą przeciwdziałać buty ze sprężystą wkładką. Dzięki tej sprężystej wkładce zyskujemy energię przy powracaniu z wykroków, więc to dodatkowe albo mniejsze obciążenie w trakcie długiej gry, albo szybszy powrót do szybsze dobiegnięcie do piłki, gdzie tą energię wykorzystacie, w którym momencie to traficie, nie ma znaczenia, natomiast na pewno w wielu miejscach na korcie, w wielu momentach zagrywki ta energia będzie przydatna i warto z tego korzystać. Nie wszyscy lubią sprężyste wkładki, rozumiem to, każdy ma swoje preferencje, wtedy niech ta wkładka nie będzie sprężysta, ale będzie bezpieczna. Raczej do squasha nie nadają się buty wysokie, dosięgające do kostki i wyżej. Ściągające do kostki, w sensie takie, że przykrywające kostkę, ponieważ jest ryzyko, że sobie poobcieracie, ale też noga inaczej pracuje, potrzebuje luzu, swobody przy zwrotach, wykrokach. Ta kostka musi mieć luz, musi mieć miejsce do pracowania. Dlatego do squasha świetnie nadają się buty do piłki ręcznej, dobre też będą buty do siatkówki, buty do badmintona już niekoniecznie. Ja je swego czasu lubiałem, grałem w nich, natomiast ich słabość jest taka, że one mają niezabezpieczoną górną warstwę, a wiele osób, ja na pewno grając w squasha, ma tendencję do szurania tą górną warstwą buta po parkiecie i ona zaczyna się ścierać. I w butach do badmintona ściera się bardzo szybko, w butach do piłki raczej nie, bo one mają podobne obciążenia, podobną budowę, są tam wzmocnione, zabezpieczone przed tym. Oczywiście indywidualne predyspozycje co do butów są i będą, co do twardości podeszwy, co do sztywności buta, co do wentylacji itd., itd., więc nie mówię o konkretnych butach. Dlatego nie mówię o konkretnych butach, jakie wybrać, natomiast zachęcam do tego, żeby na butach nie oszczędzać. Bo, tak jak powiedziałem, one z wami zostaną i one gwarantują wam
zwiększone bezpieczeństwo na korcie, albo przynajmniej minimum bezpieczeństwa dla waszych nóg na korcie. Dobre buty muszą dobrze współpracować ze stopą. To znaczy stopa nie może się w nich ślizgać i to nam zapewni odpowiednie skarpety. Nylonowe skarpety są słabe, bo one w większości butów będą się ślizgały. Spowoduje to, że pomimo, że mamy świetne buty, super wypasione buty, skarpeta spowoduje, że stopa nam w środku i tak będzie latała, szczególnie jak się nam trochę spoci, to będziemy jak na ślizgawce i znacząco wzrasta ryzyko kontuzji, ryzyko tego, że sobie coś zrobimy. Bawełniane skarpety chłoną dużo wody, dużo potu. Więc jeżeli komuś się poci stopa, ktoś potrzebuje dobrej wentylacji w butach, też odradzam raczej bawełniane skarpety. Najlepsze będą jakieś skarpety sportowe, techniczne, z materiałów dopasowanych. Jeżeli na początku wypożyczacie rakiety i poczujecie w pewnym momencie, że one są dla was niewystarczające, że źle się z nimi czujecie, ale już wiecie, że będziecie grali w squasha i macie już dobre buty, to wtedy warto pomyśleć o zakupie rakiety. I tutaj temat rakiety, temat rzeka, studnia bez dna, niekończąca się przygoda na temat wybierania i rozmawiania o tym, co jest dobre, co jest złe i jak wybierać. I na tym w ogóle dzisiaj się skupiał nie będę. Natomiast to, o czym bym chciał powiedzieć, to kupując rakietę, przede wszystkim kupujecie ramę. Rama z wami zostanie na dłuższy czas, a naciąg w rakiecie zużywa się i generalnie powinniśmy go dosyć regularnie wymieniać. Niektórzy grają naciągiem tak długo, aż on pęknie, dopiero wtedy wymieniają. Jeżeli nie czują różnicy, nie stanowi to dla nich problemu, ok, rozumiem takie podejście. Natomiast gdy zaczniecie grać bardziej zaawansowanie, poczujecie, że w pewnym momencie po przegraniu ileś tam meczy, treningów, sparingów, czegokolwiek na korcie, naciąg już nie pracuje tak, jak od niego oczekujecie. Rama ta sama się nie zmieniła, natomiast naciąg traci swoje właściwości, trzeba go wymienić. Dlatego, jeżeli jesteście na takim etapie, albo kupujecie rakietę i zostało wam trochę pieniędzy, a nawet bym zachęcał do tego, żeby nie kupować najdroższej rakiety, na jaką was stać, tylko kupić rakietę, która będzie dla was wystarczająca i za resztę pieniędzy wymienić naciąg. Na taki, który będzie wam odpowiadał, czyli odpowiednio chropowaty albo odpowiednio śliski, naciągnięty też z taką siłą, która będzie wam odpowiadała, bo to, co jest firmowo firmowo jest naciągnięte na ramię, to jest jakiś naciąg transportowy, który ma dba o to, żeby rakieta się nie odkształciła, nie zniszczyła w trakcie transportu, ale niekoniecznie jest to naciąg przeznaczony do grania. Niektórzy producenci co jakiś czas zmieniają to podejście i czasem mieli grube żyłki, teraz mają naciągi całkiem dobre. Natomiast nie wiadomo, ile ten naciąg leżał w magazynie, w sklepie, w jaki sposób on był transportowany łącznie z tą całą ramą. I chodzi mi o to, że warto kupić rakietę trochę tańszą, zostawić sobie pieniądze na lepszy naciąg, bo na pewno będzie wam się lepiej grało trochę gorszą ramą z dobrym naciągiem niż bardzo dobrą ramą ze słabym naciągiem. Kolejna rzecz, o którą warto zadbać przy zakupie nowej rakiety albo wymianie rakiety, to owijka na rączce. Mamy dwa typy owijek, owijkę bazową, z taką kupujemy rakietę. Wielu z zawodników używa owijek zewnętrznych, ja tak robię, ponieważ owijkę bazową ciężko się zmienia. Jest ona trochę innych celów przewidzianych, dlatego warto na nią nawinąć owijkę zewnętrzną, którą będziemy w stanie łatwo, szybko wymieniać co jakiś czas. Owijka na rakiecie jest po to, żeby chłonąć pot, zanieczyszczenia, w sposób taki, żeby nie przeszkadzało na to w grze. Dlatego z czasem, kiedy trochę tego naszego potu i brudu w tą owijkę wsiąknie, ona traci swoje właściwości, należy ją wymienić. I łatwiej wymienić owijkę zewnętrzną niż bazową. Owijka zewnętrzna zazwyczaj też jest trochę tańsza od owijki bazowej. Dlatego możemy owijką regulować sobie grubość rączki, trochę ją zwiększyć, trochę zmniejszyć, dobierając odpowiednią owijkę. Nie są to duże pieniądze w porównaniu z kosztem rakiety i naciągu i wymiany naciągu, więc warto, kupując nową rakietę, kupić owijkę zewnętrzną. One są zazwyczaj pakowane po kilka, więc starczy wam na jakiś czas. Mamy sprzęt podstawowy, czyli buty i rakietę. Teraz musielibyśmy się ubrać. Zazwyczaj mamy jakieś rzeczy do ubrania się na kort, bo albo uprawialiśmy jakieś sporty, albo innych aktywności, ćwiczeń mamy, więc zwykle nie trzeba nic specjalnie kupować. To, co bym polecił kupić, jeżeli nie uprawialiście sportów rakietowych, to frotki na ramię, przynajmniej jedną na tą, na dłoń, w której trzymamy rakietę. Frotka taka blokuje pot wpływający z ramienia w kierunku dłoni, bo ten pot zatrzyma się na frotce i to jest bardzo wygodne, bardzo pomocne. W trakcie dłuższego grania efekt będzie taki, że będzie się wydawało, że ta dłoń poci się mniej. A ona po prostu, dłoń poci się tak samo, ale jest tego potu na dłoni mniej o ten płot, który normalnie by spłynął z ramienia, a frotka go zatrzymała. To też nie są duże pieniądze w porównaniu z zakupem rakiety, butów, to jest koszt porównywalny do zakupu owiki. Frotkę też często ma się na dwóch ramionach, na drugim ona służy do tego, żeby zetrzeć pot z twarzy czoła. Cała reszta rzeczy, którą możecie kupić, jest zupełnie zbędna.
No może poza piłką, ale piłka to znowuż nie jest duży koszt, to jest koszt porównywalny z owijką zewnętrzną czy frotkami. I powiedzmy, że przy innych zakupach jest pomijalny. Często w klubie też możemy piłkę za parę groszy wypożyczyć, a czasami też kluby dają za darmo. Nie traktowałbym tego jako jakiś znaczący zakup. No myślę, że na tym wyczerpałem temat sprzętu w squashu. Więc podsumowując, buty i skarpety, ważna rzecz, bo to wasze bezpieczeństwo. Okulary, warto przemyśleć sprawę. Rakieta w dalszej kolejności, tak jak mówię, nie najdroższa, a raczej trochę tańsza i wymiana na ciągu. I na tym się kończy krótka lista sprzętu, który pewnie będziecie chcieli kupić, a nawet powinniście kupić, jeżeli myślicie o dłuższym graniu w squasha, o pozostaniu z tym sportem. A cała reszta to są gadżety, dodatki, które może fajnie mieć, natomiast nie jest to nic niezbędnego i nie jest to nic, bez czego sobie nie poradzicie. Wydawajcie pieniądze mądrze. Trzymajcie się i do następnego.